No i dobra, w końcu dostaliśmy ceny Gray Zone Warfare. Śmieszy mnie to, że twórcy Gray Warfera Warfare'a śmiali się z Starkowa, że e, mają wersję za 250 dolarów, po czym wrzucają info, że mają wersję za 100 dolarów. Dla mnie to jest beka, ale whatever. Dla mnie ogólnie, ja jestem e, mega zawiedziony. Miałem nadzieję i nadzieję, że tu nie będzie dodatkowych wersji, że będzie jedna. Wszyscy będą grali na jednej i tej samej wersji, a tu się okazuje, że są cztery różne. Teraz sobie zobaczmy, co one mają. Pierwsza za 35 dolarów. Jaki tam malutki staszek, malutki kontener, Standard EQ, czyli jedna paczka punku i 10 tysięcy in-game dolarów. Kolejna Tactical Edition 58 dolarów logbox taki sam, e, dwie paczki itemów i 15 tysięcy dolarów. Elite Edition 80 dolarów. Aha, oczywiście większy staszek, nie? E, większy logbox 3x2 i 3 paczki itemów oraz 20 tysięcy in-game'owych dolarów. I, I najdroższa e, Supporter Edition 100 dolarów gdzie mamy staż 10 razy 60, większy Secure Container 3x3 oraz cztery sety ekwipunku, co będziemy dostawać na każdy wipe, 200, 25 tysięcy dolarów startowych oraz e, jakieś tam skinki, t-shirt i tak dalej, a to, no to są skiny in-gameowe, nie? No i teraz, jaki mam z tym problem? Ja mam z tym problem taki, że mi się te wersje nie podobały w Tarkowie. Dla mnie EOD to już był pay to win. Ja nie uznaję terminów pay to convenience, pay to progress, pay to chujcie w dupę. Jak coś daje przewagę, to daje przewagę i jest to pay to win, tak? Tutaj płacisz kurwa za dodatkowe przedmioty w grze. Rozumiecie to? Tak w, grze, w grach kurwa mobilnych. Płacisz, Wyciągasz kartę kredytową i dostajesz przedmioty w grze. Płacisz go za przedmioty. Jak kurwa, w jakiejś grze mobilnej. Ja nie wiem, że ludzie tego nie rozumieją. I teraz tak. Twór yy, streamerzy, którzy siedzą od wielu lat w Tarkowie, no to oni przywykli do tego, że są dymani w dubsku przez Nikite przez tyle lat. Yy, I dla nich normalne to jest wydać 600 zł na grę. Tutaj w tym przypadku to jest 400. 400 zł to kosztują gry AAA. Nawet nie 400 zł i pełne wersje, a nie early akcesy, Także to nie jest normalne. A druga sprawa jest taka, że e, tak jak już wcześniej wspomniałem, streamerzy, twórcy, content creatorzy Tarkowa przez lata byli dymani przez Nikite. Kupowali te gówno eody i tak dalej. I dla nich to jest normalne, że tutaj przychodzi kolejna gra znowu, są edycję i znowu będą dymani w Dupsko. I teraz tak. Eee. Ludzie mówią, że takie wersje w grach to, to jest normalna sprawa. Że normalna sprawa, płacisz więcej, dostajesz przedmioty w grze. Nieważne, czy przedmioty stracisz, jak umrzesz, czy nie. Płacisz, dostajesz przedmioty. I teraz tak. Ludzie mówią, że to jest normalna sprawa. No to zobaczmy, czy to jest taka normalna sprawa. Mamy Hanta. Mamy podstawową grę oraz mamy DLC-ki. Co nam dają te DLC-ki? Skiny. Tylko, wyłącznie skiny. Postacie. Postaci skinów, tak? Tyle. Wychodzi nowe nowe dlc Jest to postać skinek. Twoja postać wygląda inaczej, ale masz równe szanse z innymi graczami. Um, kolejna gra, online nowa, proszę bardzo. Last Epoch, zobacz w sklepie. Masz wersję, masz Deluxe Edition i Ultimate Edition. Czym one się różnią? Tylko i wyłącznie tym, że dostajesz itemy kosmetyczne. Nie dostajesz kurwa żadnej broni, nie dostajesz żadnego armora, nie dostajesz większego stasza Stajesz tylko i wyłącznie przedmioty kosmetyczne. Kolejna gra: Dark and Darker. Masz, ee, w Dark and Darker masz e, dwie wersje gry. Pierwsza, standardowa. Druga, troszkę droższa. Dostajesz skinka w grze i dostęp do serwera testowego. Nie dostajesz większego stacza, nie dostajesz kurwa lepszych przedmiot, żadnych przedmiotów. Nic. Także da się zrobić wersje lepsze, żeby więcej zarobić, żeby jak ktoś chce wesprzeć twórców, to sobie kupi i nie dymać graczy tym? Oczywiście, że się da. Tylko, że to no tak jak wspomniałem. Ludzie, którzy. To związanie z Tarkowem już tak są przyzwyczajeni do tego dymańska, że dla nich to jest normalne, dla nich to jest okej, okay, że są takie wersje. Także dla mnie tyle. Ja jestem zawiedziony. Pewnie zagram, ale jak kupię, to tą najtańszą wersję, bo ja nie lubię dymanka. I tyle.